Oto odpowiedź na rządowe prośby o zachowanie spokoju. Ciągnące się kolejki samochodów, jedna za drugą. Taka sytuacja panuje już w całym kraju. Pomimo zapewnień rządu o dostawach, kierowcy wciąż ustawiają się w kolejkach, poddenerwowani, że dla nich nie starczy już paliwa. Niektórzy nie są w stanie znieść długiego czasu oczekiwania, podczas gdy inni nie mają już wyboru i muszą cierpliwie czekać w kolejce. Zostało mi paliwa na 15 mil jazdy. Pracuję w opiece. Potrzebuję benzyny, aby wykonywać swoją pracę. Musiałem pojechać do biura dwa razy w tym tygodniu, więc praktycznie jechałem na oparach. Czyżby były jakieś niedobory paliwa? Ależ skąd? To jakieś szaleństwo, nieprawdaż? Tacy są ludzie, mają skłonność do paniki. To właśnie powoduje braki i tylko pogłębia problem. Widzieliśmy już to na przykładzie papieru toaletowego podczas lockdownu. Ta stacja w Reading została oblężona przez kierowców panikujących po tym, jak w jednej z okolicznych stacji skończyło się paliwo. Jej pracownicy mówią, że są dostatecznie zaopatrzeni, aby przetrwać ten weekend. Ale zależy to też od kierowców, ilu z nich ponowi szturm na dystrybutory. Dostawcy podkreślają, że sam problem rezerwy paliwa w kraju jest niewielki. Nie ma niedoboru paliwa w UK. Na chwilę obecną Wielka Brytania ma bardzo dobre zaopatrzenie. Jedynym problemem jest jego dostarczenie na miejsce przez cysterny. Paniczne wykupywanie benzyny w niczym nam tutaj nie pomoże. Namawiamy ludzi, aby przestali to robić. Inaczej doprowadzi to do samospełniającej się przepowiedni. Braki w dostawach żywności, których doświadczyliśmy w czasie pandemii, są cały czas żywe w pamięci społeczeństwa. Niektórzy nie chcą ryzykować podobnego scenariusza, który może się przydarzyć z paliwami. I tak paniczne napełnianie baku do pełna, kiedy nie jest to konieczne, jest dokładnie tym, co powoduje zamykanie kolejnych stacji paliw. Dzień dobry Państwu. Rząd zamierza wprowadzić w życie tymczasowe środki zaradcze, aby zredukować niedobory kierowców ciężarówek, jako że paniczne wykupowanie benzyny w dalszym ciągu trwa na terenie całego kraju. W związku z tym prawa imigracyjne zostaną poluzowane, co pomoże zwerbować więcej kierowców z zagranicy. Uzupełnienie braku w kadrach pozwoli na załatanie problemu, który powoduje teraz tłok na stacjach benzynowych. Nasz korespondent Emma Birchley znajduje się właśnie na jednej ze stacji w zachodnim Londynie, która została zmuszona do zamknięcia przez brak paliwa. Jak powiedziała jej obsługa, wszystko nadal stoi pod znakiem zapytania. Wiedzą, że na pewno otrzymają kolejną dostawę, ale kiedy i jakie to będzie paliwo, tego jeszcze nie wiadomo. Na stacji widnieje teraz ogłoszenie: brak paliwa, tylko zakupy. Ludzie stali tutaj w kolejkach przez całą noc, aby cokolwiek zatankować. Około 9 wieczorem zapasy zaczęły się wyczerpywać. Aż w końcu nie została ani jedna kropla benzyny. Mimo to faktem pozostaje, że w UK nie ma niedoboru paliwa. Problemem jest tylko niedobór kierowców. Szacuje się, że w całym kraju brakuje około 100 tysięcy kierowców ciężarówek. Częściowo winę za to ponosi pandemia, ponieważ chorzy kierowcy nie są w stanie pracować. Poza tym sporo osób nie mogło podejść do egzaminów na prawo jazdy, ponieważ się one nie odbywały. No i oczywiście jest też Brexit, przez który 14 tysięcy kierowców opuściło UK. To tylko pogłębiło problem, ponieważ zanim to wszystko nastąpiło, już wcześniej zmagaliśmy się z deficytem kierowców. Więc zanim zamknięto tą stację, miałam okazję porozmawiać z niektórymi kierowcami, którzy wyrazili swoją wielką frustrację, że muszą tkwić w obecnej sytuacji, jeździć po okolicy w poszukiwaniu paliwa i stać w kolejkach. To głupota, że wszyscy teraz stoją w kolejce. Ja akurat mam taką pracę, więc muszę zatankować diesla i to tyle. Jestem tu przez swoją pracę. Pozostali... Jeden widzi kolejkę, to zaraz drugi podjeżdża. I tak dalej, i tak dalej. Popatrz na mój wskaźnik paliwa. Zazwyczaj nie napełniam do pełna, ale popatrz na to. Mam pusty bak. W jaki sposób mam dojechać do pracy w poniedziałek? Rozumiesz? Jestem załatwiony. Byłem już na trzech różnych stacjach. Mówimy teraz o paliwie, ale widzieliśmy już wcześniej inne braki w supermarketach. Brytyjskie konsorcjum handlu ostrzegło, że jeśli szybko czegoś nie zrobimy, to będziemy mieli poważne problemy z dostawami na święta. Rząd zwołał specjalne obrady w ramach planu awaryjnego. Czekamy teraz na więcej szczegółów. Częścią tego planu jest oczywiście udostępnienie wiz tymczasowych dla kierowców z zagranicy. Mówi się, że będzie ich około 5 tysięcy.
Oprócz tego zwiększono liczbę przeprowadzanych egzaminów na prawo jazdy. To powinno nieco załagodzić sytuację, ale na chwilę obecną mamy tutaj kierowców ambulansów, którzy nie wiedzą, skąd wziąć paliwo, taksówkarzy. Mamy tutaj poważny problem, ponieważ wiele osób nie uległo panice. Oni po prostu potrzebują paliwa, czy jest to benzyna, czy diesel, aby wykonywać swoją pracę.